Łukasz! Łukasz! Wiśnia? Co ty tutaj robisz o tej porze? Siemanko, Łukasz! Przestań się drzeć! Ja tu program nagrywam! Ja tu na wywiad przyszedłem! Ale dzisiaj? Kiedy ja mam kaca? No dobra, no to chodź! To idę! To jedziemy. To raz, dwa, trzy. Cześć. Witam w programie 20 z Petrus Łukasza. To jest 21. Możesz sobie otworzyć tyłku. Zapraszam cię. Lubię dobre wejścia. Dobry wieczór, jestem u Łukasza. Zapraszam na pyszny posiłek. Będzie sysunia. Przesadzisz na jakieś żarty. Bardzo ci dziękuję. Wiesz co, bo ty masz takie okropne. Że jak już kawalerka, to niech wszędzie będzie piękna filiżanka. To i możesz zrobić mi herbatę, jeśli będziesz tak miły. Przepraszam bardzo, ale nie wiem, jaka będzie jutro pogoda, także nie powiem, jaka będzie jutro pogoda. Natomiast powiem, że dziś jest sobota, godzina 20. Ja nazywam się Maciej Oluś i bardzo serdecznie zapraszam na program pod tytułem 20 metrów kwadratowych Łukasza. Ty uprzedzasz, jak się przychodzi do mnie do domu, a ty tak wpadłeś bez uprzedzenia? No nie wiem, mogę zostać jeszcze na noc, jak chcesz. Bardzo dziękuję, że odwiedził pan moją kawalerkę. Bardzo mi jest miło. Patrzę z podziwem i wspominam młodzieńcze lata. Świetna, nic tylko kosze do, tylko do koszykówki wsadzić, wiesz, i tutaj zacząć grać. No właśnie, już powiedziałem to, że na starość bym dostał klaustrofobię. To jest 20 metrów, to jest niemożliwe. To jest 20 metrów kwadratowych. A wygląda na dokładnie tyle, ile ja mam, czyli 34. Czyli masz więcej. Tak. Dawno nie byłam w męskiej kawalerce. Śmieszne. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za to, że odwiedziła pani moją kawalerkę. Lubię się po kawalerkach włóczyć. Jak się kawalerka podoba? Standardowa. Standardowa. Bez wyrazu osobistego. A te kwiatki na ścianie? Powiedziałbym, że kawalerka w stylu lat 80. Budynek też. No, więc ale... Spodziewałem się u panu czegoś lepszego, ta fryzura, to wszystko. Pan, ja widzę chyba na dorobku. Mi się podoba, bo ja lubię kameralne wnętrza. Kameralne wnętrze położone w dobrym miejscu. Po drodze można zbierać kasztany. Tak, dostałem od ciebie, dziękuję. No, przepiękna. Duża, przestronna, ma świetny taras, naprawdę. Te widoki, tak. Morze zarobione. Panorama, Tatr. Jestem w szoku, bo ja byłem przekonany, że tylko program się nazywa 20 metrów, ale jest to jakieś studio. Kawalerka. Kawalerka. Czyli to nie jest ściema? Nie, no nie jest ściema. Cześć. Cześć. Która godzina? Jest godzina 8 rano. Gdzie powinieneś być? Powinien być w szkole. A gdzie jesteś? Ale przez ciebie jestem u ciebie. Przeze mnie jesteś u mnie. W jakich warunkach ty mieszkasz? Podobnych. Dobrze, brawo. Skąd wy się wzięliście w mojej kawalerce? Zabrze? No tak, Zabrze. Jak jesteście zespołem, młodym zespołem, który napisał do mnie kiedy? 2 tygodnie temu? Około. Dzień dobry. Ci. Któż to mnie odwiedził? Proszę cię. Jak się panu podoba? No taki, powiedziałbym, już nowoczesny wypas. Mieszkałem w dużo, dużo gorszych. Słuchaj. Byłeś kiedyś zdradzony? Ała! Jakie klauny. Dlaczego zgodził się pan przyjść do mojego programu? Dlatego, że dowiedziałem się, że to nie jest hańba.